wiatrakami jeszcze się unosi mgła. Stoją napięte jak strzała dym drży. Dziewczynki rośli, znów do lotu ją poderwie. Konie, dumne konie, zasłuchane szumy praw. Lekkie i swobodne, jak na czystym niebie ta. Kiedy tak patrzę, do biegu się rwą. Chciałbym uciec stąd, chciałbym grać za swą tęsknotą tam, gdzie śni horyzont drga niebieską linią wprost. W otwarte wrota chmur, siwych chmur. Jest z osobą wyjątkową, z osobą, która zaszczyciła nas swoją obecnością, pisarką, która zadebiutowała książką Broszka, później była dublerka, później była Słoneczna Dziewczyna, a dziś spotkanie poświęcone jest książce ostatniej Moje konie, moje życie. Pisarka, autorka powieści, dziennikarka, która debiutowała powieścią dla młodzieży Broszka, pomysłodawczyni, autorka książki Marek Trela Moje życie, moje konie. Pana Marka nie ma, ale też pozwolę sobie tutaj kilka słów z jego biogramu. Jeździec, lekarz weterynarii, hodowca. Do niedawna prezes najstarszej polskiej stadniny koni w Janowie Podlaskim. Dziś niezależny konsultant do spraw hodowli koni. Ciągle wiceprzewodniczący Światowej Organizacji Hodowców Konia Arabskiego, a od niedawna, pewnie Państwo już wiecie, menadżer królewskich stajni w Abu Zabi. Pan Marek Trela jest człowiekiem, który o koniach wie wszystko. Natomiast pani jest osobą, która chyba wie wszystko o panu Marku Treli. Tak naprawdę. Więc proszę powiedzieć, czego pani się dowiedziała może inaczej, jakim rozmówcą był pan Marek i jest pan Marek Trela? Czego nowego się pani dowiedziała? Cóż, dowiedziałam się wielu rzeczy, no przede wszystkim oczywiście o koniach arabskich i o stadninie koni w Janowie Podlaskim, bo to był jakby główny temat mojej książki. Natomiast dowiedziałam się również wielu rzeczy, które przekazuję w tej książce na temat taki dla mnie zaskakujący pracy pana Marka Treli wcześniejszej jako weterynarza w janowskiej stadninie. To było lata 80., więc cała ta specyfika pracy wyglądała zupełnie inaczej niż teraz i wiązała się z wieloma przygodami. A ponieważ oboje państwo Trelowie mają ogromne poczucie humoru i zdolność opowiadania takiego anegdotami i takiego naprawdę ciekawego, no to też pojawiło się sporo takich wątków dość zabawnych, których się nie spodziewałam. I dowiedziałam się czego jeszcze. Również te rzeczy rodzinne, pochodzenie rodziny, bo to są, pan Marek Trela pochodzi z Warszawy, natomiast korzenie rodzinne to jest Wileńszczyzna, także też takie wątki kresowe, bardzo ciekawe, bardzo dramatyczne losy, no bo jednak związane z losami Polski, a wiadomo jak to było w tych czasach wojny i te wszystkie rzeczy odcisnęły piętno na rodzinie ogromne. Również ten wątek syberyjski, taki dość dramatyczny. Tutaj w Galerii Smaków się spotykamy, no i właśnie promocja książki. Od początku do kłębka, od początku zaczynamy. To pani pierwsza książka, o to zapytam? Nie, jest to dokładnie moja piąta wydana książka, ale druga biografia. Czyli biografia pani zagustowała chyba? Tak, podobało mi się to bardzo, ponieważ to jest połączenie dziennikarstwa prasowego w pewien sposób, które kiedyś się zajmowałam w czasach studenckich i tuż po, i pisania książek, także bardzo mi to odpowiada. Marek Trela, skąd ten bohater wybrany został dzisiaj? Ten bohater wiąże się z końmi arabskimi, ze staniną w Janowie Podlaskim, która jest taką perłą naszego regionu, a ja jestem oprócz tego, że mieszkanką tego regionu i to jest moja mała ojczyzna, jestem wielbicielką koni, nie tylko arabskich, więc ten temat koński zawsze mi towarzyszył. Pracowałam w miesięczniku Koń Polski, w różnych innych takich branżowych pismach i portalach, a w tej chwili mogę to też realizować w książkach. Trochę żałujemy, że samego bohatera książki nie ma dzisiaj z nami. Bardzo żałujemy, ale został zatrudniony w Emiratach Arabskich, także tam przebywa, tam się już
Zadawa. Zdradzi trochę szczegółów właśnie, gdzie teraz pan Marek Trela wylądował? Na pewno ma pani z nim kontakt. Pan Marek Trela jest w tej chwili menadżerem i głównym hodowcą stadniny koni arabskich w Emiratach Arabskich. Także myślę, że można powiedzieć, że to będzie taki drugi Janów dla bohatera tej książki. A czytałem, rzuciło mi się w oczy, to ponad 300 koni chyba w tej stadninie. Tak, jest to duża stadnina, oprócz tego jest też hodowla dzikich zwierząt, wielbłądy, także bardzo egzotyczne, ciekawe miejsce. I tak jak możemy przeczytać też w relacjach pana Marka Treli, którymi się dzieli w prasie, są tam miłośnicy koni, którzy hodują je dla przyjemności, z pasji i to jest przede wszystkim celem tej hodowli. Jak głęboko pana Marka pani Ewa poznała? Poznałam i od strony zawodowej, od strony miłośnika koni, ale też od strony prywatnej, od strony rodzinnej, zarówno tej rodziny obecnej, jak też korzeni rodzinnych bardzo ciekawych, ponieważ mimo, że jest tam mało wątków takich typowo końskich, to jednak jest tradycja taka kawaleryjska. Także to też jest bardzo ciekawe i bardzo się też wiąże z historią naszego kraju, nie tylko tą obecną, ale też już od czasu, powiedziałabym, kilku wieków nawet. Dlaczego warto mieć tą książkę u siebie w domu? Ponieważ jest o naszym regionie, więc na pewno tutaj jest to tym argumentem dla nas stąd. Jest też dokumentem, myślę, że nie tylko dla nas ważnej części i takiego koniarstwa, hodowli koni, ale też historii, tożsamości naszej takiej. W ogóle konie są symbolem takim bardzo kojarzonym z Polską, z Polakami, więc wydaje mi się, że też warto poznać tę historię, zwłaszcza, że jest o niej teraz troszkę tak głośniej, o samej stadninie, w Janowie, o hodowli koni. Jak pani te ostatnie momenty tutaj pracy w Polsce ujęła pana Marka Treli, bo to były dość dwuznaczne sytuacje. Tak, one były niełatwe. Niełatwo się o nich rozmawiało i niełatwo się o nich pisało. Ale tutaj dużo zawdzięczam klasie pana Marka Treli, który potraktował to, ja powiedziałabym, z dużą klasą i z dużym takim taktem. Także to mi ułatwiało też pracę. Chociaż to były akurat smutne fragmenty. Było dużo też weselszych i myślę, że takich przyjemniejszych do czytania. Na koniec zapytam, jak książka jest zbudowana? Czy jest dużo zdjęć, dużo fotografii, dużo wspomnień? Jak się w ogóle nad książką pracowało? Ta książka ma dużo zdjęć, bardzo dobrych zdjęć. Przede wszystkim jest tam mnóstwo fotografii bardzo znanego fotografika światowego Amerykanina Stuarta Vesti, który od lat współpracował ze stadniną i robił zdjęcia do katalogów aukcyjnych do Pride of Poland. Ale również są zdjęcia państwa Lidii i Wiesława Pawłowskich, też znakomitych, zaczynających od bycia amatorami, ale znakomitych w tej chwili dokumentalistów i fotografików związanych z końmi arabskimi. Są również zdjęcia takie ze zbiorów prywatnych, które nigdy wcześniej niektóre nie były pokazywane. Są również dokumenty rodzinne, takie jak fragment pamiętnika rodzinnego. Także tutaj jest bardzo ciekawy ten fragment moim zdaniem i bardzo on jest wzruszający. Czy książkę można będzie zdobyć? Książkę można zdobyć praktycznie w każdej dobrej księgarni, w Empiku, również na spotkaniach autorskich, także w internecie. Myślę, że będą, to już pytanie do wydawcy, ale jest zainteresowanie, myślę, że odbędą się kolejne spotkania. Krzysztof Badalski, pan Krzysztof Terespol reprezentuje, mocno tutaj działa, bardzo sprawnie. No i dzisiaj chyba udała się ta cała inicjatywa i z Ewą Bagłaj, ale również z panami autorami dzisiejszej wystawy. No właśnie, panie Krzysiu, skąd pomysł na to, żeby tutaj zaprosić tych gości i udało wam się?
No, cieszę się bardzo, że w ten sposób spostrzegacie Państwo inicjatywy rodzące się w Terespolu. Powiem tak, no, inspiratorem do tego, żeby zaangażować stowarzyszenie, był Krzysztof Tarasiuk, autor dzisiejszej wystawy. No, na takie inicjatywy nie można odpowiadać nie. Na takie inicjatywy społeczne trzeba odpowiadać zawsze tak. Po to jest organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta, a żeby takie inicjatywy wspierać, takie inicjatywy promować i do takich inicjatyw się włączać i organizować je wspólnie dla dobra społeczności miasta, dla dobra, powiedzmy sobie, takich mieszkańców jak pani Ewa Bagłaj, która się stąd wywodzi, a która z Terespolem jest bardzo mocno związana i nie tylko z Terespolem, w ogóle z Podlasiem Południowym, z pięknym krajobrazem nadburzańskim, z końmi, ze wspaniałymi ludźmi. Także nas to po prostu cieszy i motywuje do tego, żeby takie inicjatywy popierać i do takich inicjatyw się przyłączać. Niewielkie miasto Terespol, ale pachnie wielką kulturą. O, cieszymy się bardzo, że w ten sposób dostrzegacie to, co się dzieje w Terespolu. Powiem z takim niedosytem, że pomimo... Może to zabrzmi dość odważnie, ale jednak trudności wynikających z tego, żeby tą kulturę promować, bo od dawien dawna, zawsze to podkreślam, na spotkaniu z władzami, na spotkaniu z wieloma ludźmi, którym kultura w Terespolu leży na sercu, że oprócz tego, że w ciągu roku jest mnóstwo wydarzeń kulturalnych, do tej chwili nie mamy miejsca, czyli nie mamy sali kameralnej, pięknej, akustycznej, w której moglibyśmy te wszystkie wydarzenia jeszcze bardziej ubogacić, żeby odbiór był naprawdę wspaniały. Ale mam nadzieję, że tak jak w Terespolu się wiele zmienia za sprawą władz miasta, doczekamy się również tego, że placówka kultury, czyli Miejski Ośrodek Kultury, będzie taką salę miał. Wierzę w to mocno i głęboko, że to się dokona.